Ten, który umie wybaczyć, przygotowuje dla siebie wiele łask od Boga. Tak często, jak patrzę na krzyż, tak często wybaczam całym sercem. Pisała święta siostra Faustyna w swoim dzienniczku, której relikwie znajdują się na stoliku przed ołtarzem. Moi drodzy bracia i siostry, 30 kwietnia 2000 roku w pierwszą niedzielę po Wielkanocy papież Jan Paweł II kanonizował siostrę Faustynę. W homilii podczas kanonizacji biskup z Rzymu z radością ogłosił, że pierwsza niedziela po Wielkanocy odtąd w całym Kościele będzie nazywana Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Pomyślmy przez chwilę o Miłosierdziu Bożym. I to jest pierwsza kwestia, którą chciałbym w tym dniu poruszyć. W Piśmie Świętym setki razy i na wiele sposobów odnajdujemy różne cytaty, teksty na temat Miłosierdzia Bożego. Na przykład czytamy, że Miłosierdzie Boże jest wielkie, jest obfite, jest delikatne i zawsze dostępne dla tych, co się boją Boga. Natomiast z punktu prawniczego samo miłosierdzie jest przeciwieństwem sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest tym, na co człowiek zasługuje. Miłosierdzie jest tym, czego człowiek potrzebuje. Ale również pamiętajmy o tym, co swego czasu rzekł Cliff Staples Lewis, słynny pisarz i filolog z Irlandii Północnej, że miłosierdzie oderwane od sprawiedliwości staje się niemiłosierne. W swojej wielkości Bóg Wszechmogący nam objawia, że dopóki żyjemy, miłość liczy się przed sprawiedliwością. I rzeczywiście, w swojej encyklice Bogaty w miłosierdzie nasz święty papież Jan Paweł II oświadczył, że miłosierdzie jest drugim imieniem miłości. Miłosierdzie Boże jest największym atrybutem Boga samego, wraz oczywiście z doskonałością. Ponieważ historia ludzkości jest historią grzechu i śmierci, Boża miłość musi zostać objawiona i urzeczywistniona w życiu ludzi, zrozumiana przede wszystkim jako miłosierdzie. Pamiętamy, że miłosierdzie oznacza przebaczenie grzechów i przebaczenie win. Przebaczenia możemy dostąpić dzięki miłosierdziu Boga, jeśli stawiamy czoła temu, cośmy uczynili. Uznajemy nasze przewinienia wobec Boga. Naprawdę żałujemy i przepraszamy. Więc również posiadamy mocne postanowienie poprawy. To znaczy, że już nigdy nie będziemy chcieli tego zła uczynić. Moi drodzy, Bóg nie może. Bóg nie chce napełnić swoim miłosierdziem tego, kto tak naprawdę nie jest penitentem, kto nie żałuje. Przypomnijcie sobie przypowieść, historię, którą opowiedział Jezus o faryzeuszu i celniku. Faryzeusz gratulował Bogu i sobie swojego dobrego charakteru. Natomiast celnik przeciwnie. Modlił się, po prostu jęknął: Boże, miej litość dla mnie grzesznika.
Co powiedział Jezus? Jak to podsumował? Że tylko ten drugi został pojednany z Bogiem. Kiedy myślimy o miłosierdziu Boga, również musimy zadać pytanie o swoje własne poczucie grzechu. I to jest drugi punkt dzisiejszej medytacji. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Świętej Twarzy mawiała: jak szczęśliwa jestem, widząc siebie niedoskonałą i potrzebującą miłosierdzia Bożego. Zacznijmy od tego, że nasza kultura straciła prawdziwe poczucie grzechu. W całej historii najprawdopodobniej nigdy nie było takiego społeczeństwa tak szeroko przepełnionego ignorancją, tak bardzo zaprzeczającego rzeczywistości grzechu, jak nasza współczesna zachodnia kultura. W latach 40. zeszłego wieku w przemówieniu radiowym do amerykańskiej konferencji katechetycznej sługa Boży, papież Pius XII, już stwierdził, że grzechem stulecia jest utrata grzechu. W latach 50. ten sam papież stwierdził, że najpoważniejszy problem duchowy katolików polega na utracie świadomości grzechu. Nasz święty Jan Paweł II również wielokrotnie podczas swoich pielgrzymek, nie tylko do ojczyzny, wskazywał na ten sam fakt wielokrotnie. Powiedzmy sobie szczerze, że tylko niewielki odsetek katolików praktykujących regularnie korzysta z sakramentu pokuty. Najczęściej jest to fala przed Bożym Narodzeniem i fala przystępujących do tegoż sakramentu przed świętami Wielkiej Nocy. Z drugiej strony katolikom, którzy przystępują do sakramentu spowiedzi, wydaje się, że trudno im jest konkretnie wyznawać grzechy. Moi drodzy, słyszy się często, no czuję, że nie tak powinno być. Zrobiłem coś tyle i tyle razy, ale nie wiem, czy to grzech. Wszyscy tak robią. Zdarzył się grzech nieczystości, ale nie wiadomo, o co chodzi. A przecież musimy też być świadomi wagi przewinienia, ciężkości grzechu. Faktem jest, że nasze współczesne sumienia zostały wypaczone. Wypaczone moralnym i czasami doktrynalnym zamieszaniem przez osoby, które odrzucają, czy też prawo naturalne, prawo Boże, autorytet Kościoła. Nasze sumienia są nieustannie niszczone przez różnego rodzaju moralny brud, idee pseudoreligijne, konsumpcjonizm, czy również idee socjalistyczne, które powracają do życia. Zazwyczaj ludzie uznający się za wierzących starają się jakoś zracjonalizować rzadsze przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania w sposób lub też na zasadzie: nie mam grzechów śmiertelnych do wyznania, nic nie zrobiłem złego, chodzę do kościoła, słucham radia katolickiego albo oglądam telewizję katolicką. Dla przypomnienia, moi drodzy, sakrament pokuty został ustanowiony przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa nie tylko na odpuszczenie grzechów śmiertelnych. Może być przepięknym i przebogatym źródłem kierownictwa duchowego,
Ale również można wyznawać grzechy powszednie, te, które osłabiają naszą miłość do Boga i naszą miłość do bliźniego swego. Ponieważ te grzechy powszednie przejawiają nieuporządkowane uczucia dla rzeczy stworzonych. Hamują postęp duszy w praktykowaniu cnót, w praktykowaniu dobra moralnego i zasługują na karę czasową. Bądźmy tego świadomi, że rozmyślny, świadomy, nieskruszony grzech powszedni stopniowo doprowadza nas do grzechu śmiertelnego. Jeśli więc chcemy, aby Boże miłosierdzie wypełniło nasze serca, któż z nas nie chciałby? Musimy więc popracować nad pogłębieniem poczucia własnego grzechu, niedoskonałości. I to jest mój trzeci i ostatni punkt dzisiaj. Drogi bracie i siostro, zastanów się nad życiem świętych, którzy bardzo często przystępowali do sakramentu pokuty i pojednania, do spowiedzi świętej. Uważamy ich życie bardzo często za wzorcowe. Pytanie jest, czy mieli co wyznawać? Faktem jest, że wszyscy byli bardzo świadomi ciężaru grzechu. Dlaczego ci święci mieli tak głęboką świadomość zła? Było to odzwierciedleniem ich głębokiej relacji, miłości do Jezusa samego. Im bliższą relację z Nim posiadali, tym bardziej Go kochali, tym boleśniej przeżywali powagę wykroczeń. Jeśli naprawdę pragniemy wzrastać w miłości, wzrastać w świętości i to jest nasz cały powód życia na tym świecie, musimy częściej przystępować do spowiedzi świętej, przyjmować miłosierdzie Boże. Święty Jan Bosko, kapłan, mawiał do swoich podopiecznych: kiedy wyznajesz określone grzechy, wyciągasz je i stawiasz przed sobą i widzisz je w całej swojej brzydocie, możesz powiedzieć sobie: Jezus cierpiał za to, co zrobiłem. Piękne stwierdzenie. I możemy tego dokonać, korzystając z sakramentu spowiedzi. Wiem, że w tym czasie jest to utrudnione. Ale przyjdzie ten moment, aby przyjść, spotkać się z Bogiem i skorzystać z tego miłosierdzia. Teraz jest ten moment, aby uczyć się ufać Bogu. Moi drodzy, kiedy mówiąc o spowiedzi świętej, mam na myśli konkretną spowiedź. Nic w stylu: nie okazywałam miłości. Byłem krytykancki. Albo zdarzało mi się nie wybaczać. Bardzo cię proszę, bądź osobą konkretną. I chodzi o to, pozwolę sobie użyć obrazu zaczerpniętego z naszych ogródków. Chodzi o to, aby starej i brudnej łopaty nie nazywać nowym szpadlem. I również nie próbuj się usprawiedliwiać. Nie próbuj usprawiedliwać swoich błędów, ale zacznij je naprawiać. Każdy z nas posiada swoje słabości. Każdy z nas raz po raz upada. Dlatego niech nikt nie opłakuje, że ciągle upadł, bo przebaczenie powstało z grobu.
nauczał święty Jan Chryzostom, biskup. Na zakończenie przypomnijmy sobie o obietnicy danej przez Pana Jezusa i zapisanej w dzienniczku siostry Faustyny. Moja córko, powiedz całemu światu o moim niepojętym miłosierdziu. Pragnę, aby święto miłosierdzia było schronieniem i schronieniem dla wszystkich dusz, zwłaszcza dla biednych grzeszników. Tego dnia otwarte są głębiny mojego czułego miłosierdzia. Wylewam cały ocean łask na dusze, które zbliżają się do źródła mojego miłosierdzia. Dusza, która pójdzie do spowiedzi i przyjmie komunię świętą, otrzyma całkowite przebaczenie grzechów i kar. Niech żadna dusza nie boi się zbliżyć do mnie, chociaż jej grzechy są tak szkarłatne. Moje miłosierdzie jest tak wielkie, że żaden umysł, ani człowiek, ani anioł nie będzie w stanie go pojąć przez całą wieczność. Wszystko, co istnieje, wszystko z głębi mojego najdelikatniejszego miłosierdzia istnieje. Każda dusza w swoim stosunku do mnie będzie kontemplować moją miłość i miłosierdzie przez wieczność. Święto miłosierdzia wyłoniło się z moich głębokich czułości. Moim pragnieniem jest uroczyste obchodzenie go w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ludzkość nie będzie miała pokoju, dopóki nie zwróci się do źródła mojego miłosierdzia. Amen.